Świętochłowicach o przyjęciu do żłobka decyduje ślepy los. 36S. Miejsc w miejskich żłobkach jest mało, a chętnych bardzo dużo, więc trzeba było przeprowadzić takie losowanie. Ten system dzisiaj pokazuje, jaki wielki mamy problem i to nie jest problem od dziś, tylko od wielu, wielu lat. I najwyższa pora, żeby tym tematem się zająć, bo najlepszym przykładem jest fakt, że na jedno miejsce jest ponad 3 chętnych. W miejskich żłobkach w Świętochłowicach jest tylko 80 miejsc, a to zaledwie 25% miejskiego zapotrzebowania. Dlatego władze miasta chcą zmienić system rekrutacji dzieci do tych placówek, bo żłobek to nie tylko miejsce sprawowania opieki nad najmłodszymi dziećmi. Jest to też szansa dla mam, które chcą wrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, po urlopie wychowawczym, bądź w ogóle pracę. Oczywiście ta grupa ostatnia ma najtrudniej niestety się do nas dostać, ale jest to szansa na powrót do rynku pracy. Czy w Świętochłowicach sporo może liczyć na tą szansę, sporo mam? To znaczy tak, miejsc mamy ogółem mało, bo ogółem mamy we wszystkich placówkach łącznie 80 miejsc. W tym roku na przykład do rekrutacji mieliśmy tylko 40 wolnych miejsc, a było 130 chętnych. W Świętochłowicach jest także 200 kolejnych miejsc w żłobkach prywatnych, ale tam za pobyt dziecka trzeba zapłacić o wiele więcej niż w żłobku miejskim, co na pewno nie ułatwia decyzji o powrocie do pracy. System żłobków powinien dawać możliwość wyrównywania szans. Tak? Taka jest rola miasta, wyrównywanie szans matek, które chcą powrócić do pracy po to, żeby dziecko mogły oddać do żłobka i mało tego, matkę musi być stać na to. W związku z czym poziom opłat musi być związany z dochodami. W tej chwili to wszystko nie działa. Jest jakaś proteza, która pokazuje, że to po prostu należy zmienić. Zmienić tak, żeby spełniało oczekiwania mieszkańców. O tym, jak zmienić system rekrutacji do miejskich żłobków i jak dostosować cały system do świętochłowickich realiów, zdecyduje powołany w tym celu zespół fachowców. Wszystko wskazuje na to, że kolejna rekrutacja do żłobków odbędzie się już według nowych zasad.